Siemano, z tej strony zaczynamy kolejny odcinek z GTA Online. Dzisiaj będziemy się zajmować nowym dodatkiem do GTA. Dodali w sensie zawód, kolejny legalny zawód pizzarmena. Więc super, Rockstar, dziękujemy i dodali ten oto skuterek. Więc dzisiaj z tego też stringujemy. Zlecimy z pancerzem, hamulce rajdowe, nawet wszystko nowe, to w sensie wiadomo. Więc no, kupiłem sobie już generalnie skuterek. Nie jest drogi. Dobra, ja wywalić te. Światło zostaje zwykłe chyba. Wyganie tablica. Aha, tablica tutaj wiele się nie zmienia. Możemy dać zielone. Czemu nie? Kolor podstawowy, właśnie. Czy ja chcę coś zmieniać? Jak to w ogóle się zmienia? Aha, całość się zmienia, tylko to znaczenie zostaje. Okej. Więc, no ja chyba tak nie zmieniam, nie? Biały jest, to biały jest. Chyba niech jest taki pizzerowy, no co? Motorek. Nawet nie wiem, czy go właśnie zmieniać na jakiś inny kolor. Ten motorek. Skuter bardziej Pegasi. Pizza Boy się nazywa w ogóle. Chromowany. Nie wiem, czy się zastanawiam. Nie, chyba zostanie zwykły, co? Więc dobra, gdzie jest kolor dodatkowy? Ciekawe się tylko. Czyli ta drugi, okej, czy ten zielony. Aha, czy normalnie można go cały przerobić. No dobra. Ale powiedzmy, że go zostawimy. Może kiedy indziej go zmienię jakoś inaczej. Teraz skrzynia biegów. Turbo. Koła, rodzaj kół, przednie koło fabryczne. No te felgi nie są jakieś super epickie, więc one są już w ogóle stringowane. Lol, solidus. Okej. To śmiesznie. Stringowane, nie no, felgi bym chciał sobie jakieś zmienić, bo fajnie by było mieć swoje jakieś. Tak się zastanawiam na zwykłe Japonia, czy na... O, jak są takie felgi, mi się podobają. Tylne koło teraz. Fabryczne, niechromowane. No i też są te zmienione. On tylko, że ja bym chciał inne. Ten sam, myślicie, model, ale tutaj może damy prosto, tam krzywe, tu prosto. I fajnie. Kolor kół. Czerwone jest fajne. Myślę. No. Projekt opon. Albo wiecie, co sobie pomyślałem? Lakierowanie jednak, kolor dodatkowy, pomyślałem, że mi się jednak spodobał inny kolor jeden, tylko nie wiem, czy ja to będę mógł wziąć. No, matowy, metaliczny sobie. Zapomyślałem, że chcę mieć na motorku, na tym skuterku kolor, o, chcę mieć, aha, zbrukowano, więc kurczę, co? Wiesz, mam to, no to weźmiemy, tu muszę mieć odblokowany. Też nie mam. A nie, to jest niedodatkowy. Kurde, klasyczny. Mam zablokowany ten kolor. Serio. No naprawdę, wszędzie mam go zablokowany. To trudno, dobra, zostawimy. To z tego odblokuję później. Kurczę, myślałem, że mam zblokowany. Dobra, trudno. Jest mi to koła wtedy. Projekt opon. No mają już projekt opon. O, mają. A, dałem. Lepszenia 25 tysięcy, tym spod opon damy. Czerwony tym razem. No i to są wszystkie tuningi tak naprawdę, można ewentualnie go polakierować, to jakieś dziwnie. Niech jest jaki jest, no. Dobra. To tak, wyjedź na zewnątrz. Wyjedziemy sobie na zewnątrz, ale to ma moc niesamowitą. Skuterek. Dobra. I lecimy. Będziemy robić w ogóle junkowy kask, z takim się założył. Dobra. Lecimy ten. Bo są misje pizzermenowe, będziemy robić je teraz. Tu jest misja pizzerowa. Nie, to nie jest misja pizzerowa, Sagan. Tu jest jedna pizzeria. Tu jest druga pizzeria. I tu jest trzecia pizzeria. To jest najbliżej, to sobie tutaj pojedziemy. Przestań trąbić, mam lepszy skuter. Broni w ogóle nie mam więcej, tylko ten. No. I można teraz pracować jako pizzerman. Dlaczego w ogóle warto kupić i stringować sobie swój skuter do pizzy? Dlatego, że on, jak robicie tę misję, to generalnie dostaniecie defaultowy ten skuterek, jak będziecie chcieli robić tę misję. No ale generalnie to, jak sobie stringujecie, to wam da wasz skuterek. Zaraz zobaczycie, będą miał te same kółka, tylko tak, można go kupić tutaj za taką cenę. Ja kupiłem od razu bez przemiany promocyjnej, no bo to jest taka różnica pieniędzy, że mnie to nie interesuje w sumie za bardzo. No ale, żeby mieć tą cenę, to trzeba dostarczyć pizzę świeżą i ciepłą. Po prostu robiąc tę misję, więc lecimy zrobić tę misję. Ciekawe, czy jak zsiądę. W ogóle myślałem, że będzie można było więcej. W ogóle chociaż te
model pojazdu trochę zmienić, wiecie, jakieś tam, nie wiem, zdaczak nie może, ale reflektor, coś tam wiadomo. Okej, restauracje pizza gdzieś prowadzą teraz dostawę pizzy, ukończ wszystkie 5 dostaw, zanim pizza ostygnie, żeby odblokować zniżkę na pojazd Pegasi Pizzaway. Tak, tylko niech to wczyta. Dobra. Jedziemy. I patrzcie, dałem mój skuterek, zieloną tablicą. A i to tak wygląda. Dobra, to najpierw pojadę na tę ostatnią chyba i coś sobie polecimy tak. No i generalnie informacje, jakie mogę wam sprzedać na temat tego nowego sposobu zarabiania, to to, że ten skuter jest wolny. To po pierwsze. Ale jest dosyć fajny, fajne ma to pudełko z tyłu. No szkoda, że naprawdę nie ma więcej opcji modyfikacji, jakieś inne logo czy coś, nie wiem, no wiecie o co chodzi. Te opcje modyfikacji tak się, że bardzo, bardzo biedne bym powiedział. Więc no, słabo trochę. Ale dobra, w każdym razie, czy on jest dużo szybszy? Nie wiem, jaki on był przed tuningiem. No nie jest na pewno szybki, nie jest to domem prędkości. No ale jeżeli bez tuningu jest jeszcze gorszy, to polecam sobie kupić tuninga, jeśli to robić. Poza tym fajnie mieć w kolekcji taki skuterek, więc a tam 200 tysięcy to nic takiego. I patrzcie, macie temperaturę w prawym rogu teraz jak patrzę. I jeżeli wszystko dostarczycie, na co chyba macie 10 minut? No, 10, jeżeli to jest chyba, ten pasek chyba to jest 10 minut. Jeżeli wszystkie pizze dostarczycie w 10 minut, mniej niż poniżej tego czasu, to wtedy, bo ten pasek to chyba właśnie tyle jest, to 10 minut, to dostaniecie premię jakąś tam pieniężną chyba, 10 tysięcy, czy coś takiego. Plus no, dostaniecie tą zniżkę na ten pojazd, nie? Więc fajnie. W ogóle fajna pizza, otrzymany napiwek jak 300 dolców, płatność za pizzę 2000. Strzelicie sprzedawać pizzę za 2000 dolców? Co jest w tej pizzy? Diamentowy ser? Nie wiem, ale 2000 dolców za pizzę, no wow. Nie wiem, no ale spoko. Tak samo jak z tymi, w sumie jak z kursami taksówek w tej grze, nie? Też tam klienci płacą krocie za przejazd kilku kilometrów i ich, że teraz dodali te skuterki. O nie, serio? W ogóle to jest niszczalne, a i tak się waliłem, w ogóle chyba widziałem tekstury mojej postaci od środka, nie wiem, tak mi się wydaje. No i oprócz tego to pokazałem wam, że są trzy pizzerie. No to dlatego, że generalnie jak zrobicie za dużo, będziecie za dużo pracować w jednej pizzerii, to dostaniecie cooldown na tę pizzerię. Ona się zamknie na 48 minut. Więc no wtedy po prostu jedźcie do innej pizzerii się zatrudzić, nie? To tak to więc działa. Jeżeli tak bardzo chcecie robić te zlecenia pizzerowi, widzę, że mi szybko ten czas schodzi. Nie wiem, czy ja zdążę zrobić tą premię XD. Chyba nie zdążę przez to, że się wywaliłem. Nie wiem, staram się jak najszybciej szczerze jechać, no, nie ten. Ten GPS trochę może z zaznaczaniem, ale to trochę daleko punkty. Teraz się nie będę zaznaczał, one są blisko. No nie ma sensu. Raczej. Staram się gnać jak się da najszybciej. To jedzie niecałe 60 mil, więc no. O Boże, to jest taka prędkość pojazdu, serio. Wow, to jest jak te paczkowozy w sprzedaży z wytwórni jakichś tam motocyklowych, nie? Boże. Dobra, to jest chyba w środku, więc mi się wydaje, że tu muszę wjechać. Bo tu było kiedyś zlecenie zabójstwa generalnie. No śmieszna taka praca, kolejny legalny biznes do GTA doszedł, nie? Ten kask mnie też bawi, że ten junk energy, no ale spoko całkiem wygląda sobie. Dobra. Uszkodził mi się w ogóle motorek, skuterek, no motorek nie. No, w sensie jak ma motorek, to sobie mały, to może się zgadza, nie wiem. Dobra, 2480 dolców. Napiwki, tam pizzę straciłem 2 na 5. I tak 5 kursów dostajecie. A i ważna sprawa. Pizzerie funkcjonują tylko w Los Santos i no w sumie tylko w mieście, nie? Także nie bójcie się, że będziecie musieli jechać z pizzą do Paleto czy Sandy, bo na szczęście Rockstar tak to zrobił, że tylko, kurczę, gdzie tu dostarczyć? To jest gdzieś tam? O, znalazłem. Że na szczęście Rockstar tego nam nie zrobił, żeby jechać na skuterku, który jedzie maksymalnie 60 mil na godzinę do Paleto, nie? Bo to by było szczerze to taka tragedia, że to jest wow, nie? Jakby tak zrobili. O! Wyzwanie tygodniowe jest w ogóle na to, no 100 tysięcy właśnie zrobiłem. Jak już zrobicie 3 te dostawy, to w tym tygodniu dostajecie 100 tysięcy dolców GTA Heist RP. Znaczy nie RP, tego no. GTA Heist po prostu. Przyzwyczajenie. Dobra. Całkiem spoko teraz to zrobić, bo wiecie, w sumie to mi się już za skuterek pewnie zwróci ten jeden kurs, powiedzmy. No jakoś troszeczkę, a nie za tuning. No dobra, to nieważne, to wiecie, nieważne, nic nie mówiłem. No chyba, że zrobicie najpierw bez tuningu i wtedy sobie pojedziecie, nie? A to jest tu w lewo, dobra, to okej, okay, najpierw ten. Zapomniałem, że ten jest tutaj. Oj nie, nie tam, tam to nie przeskoczę tego, nie ma opcji tym pojazdem. Dobra, więc co śmieszne, tak nie, jeździcie sobie. A ocena, jeżeli chodzi o ten skuterek, no to generalnie ten design nie jest jakiś... Nie jest niesamowicie brzydki i w ogóle. Jest w sumie spoko całkiem.
Ale no 2 na 10 opcji tuningu, naprawdę w sumie to 0 na 10, nie? Tak szczerze, no co to są za opcje tuningu, nie? Powinni coś dać, serio, jakieś logo czy coś. Za mało tego moim zdaniem. Wygląd spoko, prędkość maksymalna, trochę denerwująca, nie wiem. Się zrobili to pewnie, żeby tak zbalansować te skuterki, nie? Żeby one nie były super szybkie i tylko po mieście, żeby jeździły, a nie gdzieś to paleto. No ale nie wiem, mogli to jakoś ten. No i zarobki to też jest jakieś niesamowite coś, nie? No chyba, że to będzie no premii fajnej. Weź, serio. Co za kurczę Merol głupi. Dobra, no jedziemy do ostatniego punktu. Raczej mam tyle czasu, żeby zdążyć z ciepłą pizzą. Łącznie zaraz 9600 dolarów. Czy to będzie opłacalne? Zobaczyć sobie w sumie na czasie odcinka, czy zobaczyć ile mi to zajmie, ile zarobię na koniec, więc możecie ocenić. Nie liczcie tego 100 tysięcy, bo to wiecie, jednorazówka. Tak naprawdę, więc no. Więc to tyle, jeżeli o to chodziło. No jeżeli chodzi o te cooldown, to w sumie tam chyba w sprawach technicznych tego nowego dodatku, to nic innego nie mam do dodania chyba, to wszystko z informacji. Nie pamiętam, czy tam nie pamiętam, jak to jest z ciepłą pizzą. Chyba 10 minut to jest, no, ten pasek czasu. Z tego co pamiętam, bo ja tam coś tam, jakieś info sobie obczajałem i zapomniałem sobie. Nie no, w sensie chyba dobrze pamiętam, nie? Tylko to mi w sensie teraz tak w głowie, nie wiem, czy to jest prawda, czy to 10 minut, nie? Ten czas, temperatura pizzy. No, w każdym razie najlepiej dostarczyć przed tym, jak temperatura będzie spadnie, bo wtedy w sensie chyba mniej hajsu to na pewno. I nie dostaniecie zniżki na skuter. No ale ta zniżka jest, nie oszukujmy się, badziewna. Kilkadziesiąt tysięcy. I cieszy... O! To jest w ogóle plus tej... Czekajcie, bo w sumie zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Największym plusem... Właśnie największym, może nie, ale no ogromny plus. Jeżeli chodzi o Rockstar Games i dodawanie nowych zawartości do gry. Zauważcie, że ten skuterek kosztował 200 tysięcy niecałe, bez ceny promocyjnej. Aha, Rockstar sobie lubi dodawać rzeczy po miliony dolców GTA Heist. Więc naprawdę tutaj na plus, że ten skuterek nie kosztuje 4 baniek, nie? Jak radiowóz, więc... Więc to na plus w sumie. Zapomniałem o tym. No, to akurat naprawdę na plus. No i dostarczymy cieplutką pizzę, fajnie. Wszystko się zgadza. Hot, nawet jest napisane na pizzy. Spoko. Ubrałem się w ogóle tak dzisiaj w barwy tego. 22 tysiące. Ciepła pizza, ta premia to jest 10 tysięcy. No, czyli dobrze mówiłem. Ale nie wiem, czy... Dobra, ale 10 tysięcy premii, ale czy... 10... minut? To nie wiem, nie? Ale awansowałem, spoko. No i co? No i ja myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Nie, myślę, że nie ma sensu rozpocząć kolejnego kursu. A tych kursów, chyba takich możecie zrobić w każdej takiej jednej pizzerii, chyba 5. I wtedy ta pizzeria się zamknie. I wtedy idziecie pracować dla innej pizzerii. Albo nie, to już zrobiliśmy sobie 5. Ona się już zamknęła. Aha, zamknięte, no. Dobra, czyli to tak wygląda. Ja myślałem, że ja mogę 5 razy zrobić takich 5 razy, wiecie, 5 razy takich 5 pizz dostarczyć, a to możecie tylko raz, te 5 pizz, co się liczy jako ten, właśnie to. Dobra, czyli... Czemu to jest w ogóle zaznaczony mój skuter? A na czym ja teraz jadę? A teraz widzę, że w ogóle jest nagroda Pizza Dis, nie? Zobaczcie, że mi 100 RP dostałem nad minimapą, nie? To jak zrobicie 50 takich, to wam sobie pokażę. Te statystyki, tak? Kurczę, kariera ogólne. O, rzeczy do blokowania. Wstępy zawarte. Nie, to kurczę. Nagrody, dobra. Nowe nagrody, gdzie to jest? Skoki na płady, gdzie do kontraktu Santos, Junior, Summer, Casino, Diamond. Bo jest jedna nagroda z tym związana. Dobra, ale weźmiemy wszystkie. Słabo. No dobra, gdzie to jest? To powinno być logo pizzy, co nie? Tak się domyślam. Pewnie będzie logo pizzy na tym. Zaraz to znajdę, spoko. Tego jest dużo, nie, że coś, ale dobra. Znajdziemy to. Mam nadzieję, co to jest. A, nieważne. No gdzie by to było? Szukam pizzeryjki, no gdzie to jest? To jest nagroda, że jak zrobicie chyba 50, ale muszę to sprawdzić. 50 takich misji, to dostaniecie strój pizzermana. Tak mi się przypomniało a propos tego, że mówiłem o stroju. Ty, to zaraz mi się skończą nagrody, co? No ej, tego jest strasznie dużo, nie wiedziałem, że w tej grze jest tyle nagród.
Kurczę, zostacie suba w tym czasie może. Komu łapkę w górę byłoby miło. Co to jest? Nie, to jest tamto. Się okaże, że ja nie znajdę tego, bo jestem głąbem totalnym. No kurde, właśnie tego nie znalazłem, jestem głąbem totalnym. Ej, nie wiem gdzie to jest. Wszystkie nagrody zwycięstwa ogólne. Zwycięstwo pojazdy, walka, napady. No nie znajdę tego, nie? Dobra, to słuchajcie, a bo tu to jest... Dobra, tak mogłem to znaleźć. I tutaj to jest, posz! Dobra, nieważne. 10 dostaw, żeby co dostać? Srebrny, ale... ja chcę platynowej, co teraz? Dziesięć celów, dziesięć żywych. Dobra, to jest na 10 dostaw srebrny. Ale na platynę chyba jest 50. Tak, chyba jest 50. Wiesz, jak co tu się zostanie w sumie nagroda? Nic takiego, dobra. To jest chyba to. Czyli ja po prostu zjebałem, bo szukałem brązowej. Ona jest na srebrnej, dobra, bo brązową zrobiłem się. Dobra, ale to chodzi o to, że tutaj, widzicie, wykona 10 dostaw. To wtedy zrobię, czyli tamto pewnie na 5. Tak, bo to jest pewnie 5, a teraz 10, no i 50 na platynowe. Jak zrobicie 50 takich dostaw, to dostaniecie nagrodę, no oprócz tego, że będziecie mieli tą platynę, to dostaniecie strój Pizzermana, taki prawdziwszy z GTA. O kurczę, sorry. Ej. Taki prawdziwy ten, prawdziwszy z GTA 5 strój Pizzermana. To jest szukanie tych kurde nagród, ale myślałem, że to znajdę szybciej. Aha, wywaliłem się na skuterku, który nie jest w stanie przebić 100 na godzinę, spoko. No i ten, no i dostaniecie prawdziwy strój Pizzermana i będziecie mogli sobie jeździć takim, nie? Czy to jest super? No ja raczej tego nie będę robił, fajnie się zdobyło 100 tysięcy, spoko, fajnie się blokowało do kolekcji skuterek, no ale nie wiem, no 22 tysiące za, no zobaczyć, możesz zobaczyć na materiale i to wyszło. No to nie jest zła kasa w sumie, nie? No to nie jest taka zła kasa, 22 tysiące za tyle, w sensie zależy, nie? Nie jest to takie pieniądze, bo porównanie na przykład za radiowóz. Za misje radiowozowe to policyjne to dostajecie 25 tysięcy za misję i ona też trwa mniej więcej tyle samo, więc no podobnie, nie? Takie wiecie, to raczej tak dla fanów sobie Pizzermana być. No ale dobra, to myślę, że to by było na tyle, bo to chyba wszystko powiedziałem. Możliwe, że dostajecie jeszcze oprócz stroju Pizzermana jeszcze jakąś za zrobienie tych 50 dostaw jeszcze jakąś tą 50 dostaw albo 50 pizz, teraz nie wiem w sumie, czy 50 dostaw, a w sumie to jest to samo prawie, no to chyba 50 pizz po prostu. No to jeszcze 10 razy tyle muszę zrobić. No to chyba się dostajecie jakieś małe pieniążki, nie pamiętam, nie wiem, 50 tysięcy? Nie wiem, w sumie dobra. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się pa. Kurcze, sorry. Trzymajcie się, cześć, pa, zrobię wszystkim do następnego chaos. No i ten, subujcie, nie? Trzymajcie się pa, chaos, luwa.